Hej, cześć, witam Cię bardzo serdecznie w krótkim vlogu we vlogu informacyjnym. E, otóż, a zamknąłem sobie, czekajcie, o tam to jest, dobra, o, bo zamk zamknąłem sobie to, co miałem mówić, i już zapomniałem o czym miałem mówić. Generalnie, e, chciałem wam bardzo podziękować za to, że ostatnio naprawdę lecimy ładnie do góry. E, mój kanał, wiecie bądź nie, ale warto, zawsze się lubię takimi rzeczami chwalić. E, przekroczył liczbę 100 tysięcy wyświetleń miesięcznie, dlatego dla mnie to jest mega, mega osiągnięcie, o którym tak naprawdę, do którego gdzieś tam zawsze dążyłem, o którym nawet na początku e, nie myślałem. No ale przejdźmy do rzeczy. Ogólnie, w ramach tego, że jakby jest zaangażowanie, jest chęć, postanowiłem jakoś sprostać Waszym prośbom, wymaganiom i zaproponować Wam drugą serię z gry Shakes and Fidget. Jako, że zgodnie z tym, co mówiłem, widzę, że jest mega zainteresowanie, że jest zainteresowanie, no to dlaczego nie? Tylko pytanie, jak ta seria miałaby wyglądać? Czy czekać na S34, czy zaczynać grę na S33? Na pewno chcę grać na serwerze typu, wiecie, nie. nie nie na serwerze międzynarodowym tylko na serwerze polskim, także musi być to serwer właśnie z tym przedrostkiem S. No i właśnie się zastanawiam, gralibyśmy na pewno wojownikiem. Dajcie znać jeżeli chcielibyście teraz najlepiej komentarzem albo nie wiem, jak chcecie no zalajkujcie film, nie wiem, jak chcecie. Ja wiecie, jak napiszecie komentarz, że chcecie, chcielibyście teraz to mi by było łatwiej. Po prostu, dlatego, jeżeli chcecie, to śmiało, ja jestem skłonny się na to zgodzić. Tylko nie jestem w 100% pewien, czy to wyjdzie, ponieważ, no, tak jak mówię, trwa teraz rok szkolny i ja też mam co robić, niestety. Znaczy, stety, stety, niestety, no, ale mam co robić, dlatego nie jestem do końca pewien, czy. Czy to wyjdzie? W ogóle nie patrzę się w kamerę, dlatego że nagrywałem to przednią kamerą telefonu, przednią tym, więc dlatego ciężko mi się patrzeć, bo się rzeczy chce się patrzeć na podgląd, a wy widzicie wtedy, że patrzę się obok, tak jak teraz. Więc ciężko mi się patrzeć na małą kropeczkę w momencie, kiedy tutaj widzę całego siebie, tak? Dobra... E bo już się rozgadałem na, na jeden temat. Ogólnie, druga, pro, druga moja propozycja to dodatkowo, poza serią Shake tą drugą e, można by. E, Zastanawiam się, czy nie pokazać wam gry Gladiatus, ale nie jestem pewien. To też jest takie gdyby, gdyby. Też możecie dać znać, jeżeli graliście. Co o tym sądzicie? Trzecia sprawa, która jest dla mnie bardzo ważna, jeżeli ty, właśnie ty, umiesz robić intra. I robisz te intra całkiem fajne Nie interesują mnie intra takie, gdzie wiecie Intra po 30 sekund, gdzie są e, Wplecione różne gry Tego typu intra mnie nie interesują Interesuje mnie na przykład, wiecie, ogląda jeśli chcesz Żeby było na to nałożone masa efektów Czy coś takiego, to może być intro 2D Może być 3D Najlepiej jeżeli e, nie byłby to No znaczy Powiem tyle, nie bierzcie gotowych tych z internetu motywów i tylko nie wpisujcie tam, oglądaj jeśli chcesz, tak? Jeżeli umiesz naprawdę robić intra i chciałbyś zrobić, um, chciałbyś się w to pobawić, no to ja byłbym bardzo wdzięczny za takie intro, ponieważ e, No, tak jak widzicie, nie mam intra, a właśnie planuję zacząć częściej vlogować um, Także zobaczymy, oczywiście w lepszej jakości niż ten film, ale... Bo ten jest tak mój tylko informacyjny. Co więcej, e, prawdopodobnie będzie więcej liveów. Nie jestem w stanie tego obiecać, ale jestem w stanie to mniej więcej założyć, że tak to wiemy, że będzie tych liveów więcej. Jak wiedzieć, że nagrywam livea? Mm, jeżeli śledzicie Facebooka, to mojego, link w opisie, to tam nie przegapicie żadnego live'a, ponieważ ja nie mogę tego wrzucać na kanał, e, zapowiedzi live'a, z tego powodu, że mm, teraz, jeżeli one się nasilą ich częstotliwość, to częściej, wiecie, bardzo często mój, mój kanał by wyglądał tak, film, zapowiedź live'a, film, zapowiedź live'a, film, zapowiedź live'a, a jednak jest to kanał, em, no nie, nie po to robię live'y, żeby te live'y, wiecie, były też, e, w sensie, no... Chciałbym to raczej oddzielać, chociaż archiwum, tak jak wiecie, jest Outlasta publikuję. Okej, okay, także to by było na tyle. Jeżeli umiesz intro, umiesz grafikę, bo grafikę też chętnie przygarnę. Też napisem ogląda, jeśli chcesz. No to zapraszam, zapraszam. Tam poszczegóły gdzieś tam na Priwa, na Facebooku, jeżeli ktoś chce, jeżeli ktoś ma ochotę, co mogę zaoferować w zamian? No nie wiem, <laughs> chyba niestety finansowo tak trochę lipa, ale nie wiem, mogę was trochę podpromować, no nie wiem, nie, nie wiem, co jestem w stanie więcej zaoferować. Po prostu, może inaczej, jeżeli umiesz i chciałbyś jakoś się przyczynić do rozwoju, no to zapraszam. Także dzięki za uwagę, bo już widzę, że nagrywam to z 4 minuty, 4,5. Także to była na tyle, ja się z Wami żegnam i cóż, do zobaczenia we właściwych filmach. Trzymajcie się, cześć.